Komisji Planowania Przestrzennego i Inwestycji w sprawie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Skorupskiej w Krakowie. Do Rady wpłynął wniosek inwestora w sprawie tejże wspomnianej zabudowy. Jeśli chodzi o teren, gdzie ma być to zorganizowane, to jest narożnik skrzyżowania ulic Księdza Skorupki i Dzikowskiego. Zmienimy to strony lewej, czyli północnej. Teren tej działki przelega, będzie przelegał do 4-komunikacyjnej dzielnicy. Natomiast od strony południowej znajduje się 5-komunikacyjny budynek mieszkalny. Aktualnie teren, który ma być zainwestowany, jest niezagospodarowany i porośnięty trawą. Projektowana inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Planowana inwestycja stanowi kontynuację rodzaju zabudowy, funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach sąsiednich. Budynek do 4 kombinacji łącznie został zaprojektowany jako jednolita bryła całkowicie wypełniająca przestrzeń pomiędzy bocznymi działkami sąsiednimi. Kubatura 5 kondygnacji została wycofana zgodnie z zasadą zapoczątkowaną w budynku zlokalizowanym na działkach sąsiednich. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od strony ulicy Dzikowskiego nie przekracza wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej budynku zlokalizowanego na działkach sąsiednich. Dla całego budynku zaprojektowano tak płaski. Projektowany budynek ma posiadać 5 kondygnacji nadziemnych i zamieszczany jego grupy budynku krzyżno wysoki. W kondygnacji podziemnej ma znaleźć się garaż wielostanowiskowy, gdzie zaprojektowano 10 miejsc postojowych. W związku z tym inwestor podaje współczynnik 0,625 tysięcy na mieszkanie, czyli zgodnie z ustawą o mieście. Bo minimalna wartość jest pół miejsca parkingowego na jednego. Zgodnie z istniejącym prawem mieści się w nim. Przykro tylko, że te przepisy się nie zmieniają i nie idą w kierunku praktyki życia codziennego, że de facto powinno być w zasadzie przy mieszkaniu już dwupokojowym. Budynek zaprojektowany jest jako jednobryłowy z klatką schodową umieszczoną wzdłuż elewacji tylnej. Projektowany budynek ma być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zostało wyposażone w platformę przyschodową umożliwiającą dostęp do bateru budynku. To jest napisane, że go nie ma. Nie, to się wystarczyło, że się nie zmienia. Czyli jest budowa, tak? Tak, bo on to zmienia, on zmienia tylko, bo miał 5 piętr, ale taki robię to teraz. To robię. A też mam możliwość. To jest właśnie od tego buduje, to jest ta budowa, a ten jest skierowany do tego nawiązuje, tą górę. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zarząd zaopiniował pozytywnie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za?